zstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata, prowadź do Twojego tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi słuchać Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i Mężem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Usiądźmy, moi drodzy. Mieliśmy procesję Bożego Ciała, ale jeszcze zatrzymaliśmy się u figury Boga Ojca, bo zawsze każdego miesiąca chcemy na siódmego iść do Niego i by Ojcu powiedzieć naszą koronkę, więc stąd nam dzisiaj zeszło dłużej. Pani Agatka niech pilnuje, które to moje kazanie, czwarte czy piąte? Piąte. Zapłać. Moi drodzy, jutro pojawia się u nas nowy zwyczaj liturgiczny raz w miesiącu. Msza o krwi najdroższej Zbawiciela. I moi drodzy, modlitwy i nabożeństwo o krwi najświętszej. Jutro będą dwie wielkie motywy się sądzą o sercu Zbawiciela. I moi drodzy, o krwi najdroższej. A ja biorę was dalej w temat. Mój Kościele, co oni z Tobą zrobili? Co oni Tobie uczynili? Tak, Ty będziesz moją chwałą, córko. Bo przez Ciebie ukażę światu, co uczyniono mojemu Kościołowi, jak bardzo został zniszczony. Tu wyjaśniam, te kazania przygotowują nas do zrozumienia, dlaczego powołałem do życia ruch odnowy liturgicznej Kościoła, dlaczego zapowiedziałem powstanie seminarium duchownego, dlaczego wam zapowiedziałem budowę pomnika, moi drodzy, ocalenia i powstanie Akademii Uczelni Wyższej, Akademii Prywatnych Objawień. Cztery wielkie dzieła, które zainicjowałem wam na zesłanie Ducha Świętego dwa tygodnie temu podczas koronacji obrazu figury Matki Bożej Skłita. Jeśli Pan Jezus otworzy czyjeś serce, czyjeś na ten kierunek myślenia, to muszę mu stanąć w prawdzie i pokazać, w jakiej znajdujemy się rzeczywistości.
Jednak ja jako jego oblubieniec Kościoła, mówi Pan, wyciągnę do niego rękę i wydobędę jego piękność. Oczyszczę i uświęcę. Przeklinam was, bluźniercy, przeklinam was, ohydni kłamcy, którzy zapragnęliście zwieść moją oblubienicę. Na gwałt ten przekręcony Kościół dziś na ołtarze wynosi wszystkich, którzy są przeklęci przez Boga za zdewastowanie w ciągu ostatnich 60 lat świętej Matki Kościoła. Przeklinam was. Chodź moja, chodź najdroższa mojemu sercu, wtul się w ramiona twojego Zbawiciela, zanurz się w ranie, którą dla ciebie otwarłem. Pozwól mi opatrzeć wszystkie twoje zranienia, pozwól mi obmyć je w mojej krwi, uświęcić moje ranie. Pokaż mi, co oni ci uczynili. Jak bardzo zranili moją oblubienicę. Wypatruj mnie, ukochana, ponieważ to, co uczyniono, woła, to, co ci uczyniono, woła o pomstę do nieba. Przyjdę wkrótce. Aby cię pomścić i uwolnić z obrzydliwych rąk innowierców i bezbożników. Jedna z największych oficjalnych herezji to jest współczesny ekumenizm. Podam wam definicję ekumenizmu. Ekumenizm współczesny, ta największa bolesna herezja, to jest naśmiewanie się z moich pragnień, mówi Pan, współ z poganami, z mordercami i bałwofalcami. Przyjdę wkrótce, aby cię pomścić i uwolnić z obrzydliwych rąk innowierców i bezbożników. Czekaj, najdroższa, wypatruj mnie, tego Pana i Króla. Na tej bitwie o świętą Matkę Kościół dzieci musiała być bitwa o intronizację. Wiecie, ona była? Żebyście poznali, po czyjej stronie stoją nasi przywódcy duchowi, nasi purpuraci. Oni wiedzą, mają świadomość, co zrobili, mają tak silną pychę, że nie potrafią uklęknąć przed majestatem Boga i powiedzieć, zbłądziliśmy, przebacz. Dlatego będą wam mówili, będziemy czcili Chrystusa sługę. Najwyższego kapłana. Najwyższy kapłan, rozumiecie? To nie ma żadnej, co to jest pojęcie króla, władza. My są królami. Ty możesz być co najwyżej sługą. Tu są fragmenty z orędzia, którym zakończę ten cykl, kolejny punkt. A teraz, tak pokrótce tylko, pójdę z wami w tekst, by wam pokazać, co oni uczynili Kościołowi. To jest tak delikatnie pokazane przez Pana Boga. No i tu niech Pani Agnieszka znajdzie Ojca Pio o skutkach posoborowych. Poznacie i reformę po skutkach.
To samo tyczy się Kościoła. To jest orędzie, gdzie Pan Jezus, moi drodzy, mówi o powtórnym, Jan Ewangelista, o powtórnym narodzeniu. Kościół musi być na nowo skąpany w Duchu Świętym. Tak jak wszystkie narody, które odeszły od Boga, rozumiecie, tu Bóg nas wysyła z tą misją dzisiaj do wtórnych pogan, bo wszystkie narody świata przyjęły chrześcijaństwo, Chiny się ochrzczyły, w ogóle Japonii, potem to Słowo Boże dotarło wszędzie. I moi drodzy, większość narodów odrzuciła, prawie wszystkie narody odrzuciły Boga. Polska też odrzuciła. Pokazała swój pazur przy literalizacji. Nie chcemy, abyś nad nami królował. To, co zrobiono, ten umisk, to jest socjotechniczny, polityczny wybieg, by wyciszyć wszystkie grupy. Gadaliśmy, znaleźliśmy wyjście, tak zwany konsensus, rozumiecie? Środek, tolerancja. Jeszcze bardziej subtelna, ukryta forma demonizmu. Już cisza. Czy coś w prasie słyszeć? Słuchać o tych ruchach liturgicznych, o tych interpretacyjnych, gdzie wszystko wyciszone, załatwione, mistrzostwie przykre. Powołano Błoniniego, który rozłożył to perfekcyjnie wszystko. Wystudiowany, wyuczony na instytutach protestanckich, więc umiał to perfekcyjnie współczesny polski Błonini zorganizować i zrobić. Imię jego, nazwisko biskup Czaja. To jest współczesny Błonini, który rozwalił, tamten rozwalił liturgię Kościoła, ten zarżnął Morze Łask zgodnie z podpisem. A ci, którzy poszli i byli przekonani, że coś skurali, mają na sumieniu kolejne miesiące, lata nierozlanych, ogromnych zasobów łask, nie tylko na Polskę, ale i na cały świat. Bogu dzięki, że kapitalizacja tych łask nie ulega zmianie, rozumiecie? Bo jakby ktoś przez tyle lat trzymał setki milionów euro czy dolarów, wiecie, ile on traci w ciągu miesiąca, nie ruszając tego? Kościół musi być na nowo skąpany w Duchu Świętym. Odnowiony przez świętość, przez ofiarę świętych ofiar i świętego przymierza. Ofiarę świętych ofiar. Przez ofiarę świętych ofiar. To jesteście wy. Skazani w miłości Boga dla świata, przez Boga na pożarcie dla świata i Kościoła. Jesteście tymi chrześcijanami z pierwszych trzech wieków rzucanych na pożarcie przez współczesne lwy i wilki świata i Kościoła. Ofiarę świętego przymierza. Ofiara świętego przymierza to jest msza święta wszechczasów. Ta trydencka. Ta obwarowana klątwą papieża Piusa V. Kościół jest boską oblubienicą, przynależną Bogu przez wzgląd na swoje pochodzenie, a nie przynależną biskupom, którzy myślą, że otrzymawszy władzę, wolno im wszystko robić, co chcą. Będzie, bo jest orędzie u nas, tym to Panie się znajdzie. Wy mnie potrzebujecie, mówi Bóg do kapłanów i biskupów, by utrzymać władzę. Tylko do tego mnie potrzebujecie. Kościół w swoim założeniu, pamiętajcie, jest święty. Musimy go niesłychanie kochać. Stanąć w prawdzie i, moi drodzy, to co mówię, to jest żaden atak na Kościół. Żaden atak.
Kościół jest w swej naturze święty. Jeśli go plami, to go plami go człowiek. To, co się stało z Kościołem, to dzieci, wszystko Bóg przepowiedział. Matka Boża skryto 4 wieki temu. Setki orędzi na całym świecie. Mówi o tym, o powszechnej apostazji Kościoła. Mówi święty Paweł, Pismo Święte, to jest przygotowane. Pan Jezus sam mówi, czy jak przyjdzie Syn Człowieczy, czy zastanie wiarę. Kościół w swoim założeniu jest święty, jakby na skutek działania szatana został głęboko zraniony i potrzebuje uzdrawiającej pomocy. Grubo przed soborem jeszcze młody, bez tytułów, jeszcze nie będący wielkim błonini, wcisnął się, chyba już pracował na uczelni, wcisnął się na tajne posiedzenie liturgistów paryskich, przedstawicieli 40 wyższych przełożonych i omawiali, w jakim kierunku pójdzie liturgia. 4 dni się przysłuchiwał, na koniec zabrał głos. Podziwiam waszą pracę i odwagę, to co robicie dla dobra Kościoła. Sprawię wam wielką przysługę. O tym nie zamelduję w Watykanie. Czy to był szatan wcielony w tym człowieku? Kiedy teraz natrafią na dokumenty, większość mów biskupów na sesjach, dzieci pisali, wywrotowcy, moderniści, zmuszali dziadków biskupów, oni to czytali, rozumiecie? Kilku świadków mieli gotowce. Mało który występował z potrzeby serca. Jak wystąpił dla obrony kardynał Ottaviani, to ali kardynał 10 minut minęło, kazał informatykowi, obsłudze technikowi wyłączyć staremu kardynałowi rzymskiemu mikrofon. Cała sala ojców kościoła buchnęła śmiechem. A ten staruszek odchodził od pulpitu płacząc. Kardynał, który klepnął błoniniemu schemat jeszcze pod konstytucję liturgiczną, do końca tego nie chciał zrobić. Zmusił go papież Jan XXIII. 4 dni po podpisaniu tej szubienicy zmarł. Nie macie zielonego pojęcia, jak szatan głęboko wszedł w struktury Kościoła i, moi drodzy, jak go zraniono. Bo dzisiaj na gwałt wszystkich ślebeków innych na gwałt wynosi się na ołtarze. I są porozpoczynane procesy, moi drodzy, diecezjalne. Papież łamie odwieczną zasadę. Kanonizacja musi być cud. Zniósł tą zasadę. Dzieci, co oni się... Jedna z koniecznych ustaw będzie, że wraz ze śmiercią, z abdykacją papieża Benedykta XVI wszystkie ustawy są nieważne. Będzie kolejna wielka dyskusja w Kościele. Wszystkie to, co poczyniono. Będzie problem ustalenia, gdzie zakończył się prawdziwy Kościół, a kto później nim przejął władzę i co robiono. Mówię jako historyk o tym, o czym się będą łamać na biura i na słowa. Teolodzy i historycy. Był Kościół, czy już go nie było? Czy był czysty wybór, czy nie był czysty wybór? Czy mógł papież łamać taką zasadę bezpieczeństwa, że na ołtarze wynosi się dzisiaj bez cudu? Dlatego dzisiaj Kościół potrzebuje uzdrawiającej mocy Boga. Kościół nie jest w stanie sam zaradzić swemu zranieniu. Taka jest mocna dzisiaj pecha. Bez tej Bożej opieki Kościół nie będzie w stanie sam się uświęcić, bo zostało w nim zbyt mało świętych. Gdziekolwiek jest jeszcze kapłan, święty w prawdzie, wierności Bogu i Kościołowi, jest dzieci totalnie niszczone.
spróbuj na zawodzie nie udzielić komuni na rękę. I powołujesz się na klauzulę sumienia. I że to nie jest zabronione. Zaraz go biskup zawiesza w czynność, rozumiecie? Omadlam kapłana kolejnego, którego tak na zawodzie chcą powiesić. To samo jest w Polsce. Widzicie, gdyby nie jawna wasza opozycja, nas rycerzy, wiecie, jakby daleko postąpiły dewastacje w Polsce? Nic by ich nie pałało. Inne orędzie. Tylko wybieram fragmenty, takie subtelne, które świeci, czy Bóg pokazują, co się stało z Kościołem. Mówi Bóg Ojciec, ustanowiłem Kościół z miłości. Logiczne. Bóg Ojciec domaga się już od prawie 100 lat, żeby w tym Kościele wprowadzili Jego święto. Jak wprowadzą Jego święto, no to muszą wrócić do koncepcji Trójcy Wszechświętej. A oni rozpracowali. Więc nie mogą prowadzić. Żebyście wiedzieli, ja mają ręce powiązane. Dlatego nadszedł czas, aby ruch liturgiczny nabrał nasz rozmachu, by wam pokazać te wszystkie mechanizmy. Dzieci, jak musimy uwielbiać Boga za te orędzia, że natchnął nas na stworzenie czterech wielkich dzieł. Kontemplacja Boga Ojca, kontemplacja Jezusa Chrystusa, kontemplacja Ducha Świętego i kontemplacja Maryi. Przegryziesz to i zaczynasz to rozumieć, że Duch Święty jest Duchem Ojca. Rozumiecie? Duch Święty jest Duchem Ojca. Dlatego długo nie mogłem chlepnąć dziś. Wszystko dla mnie to jest jasne. On jest początkiem wszystkiego. Gdyby mu dali święto, byłoby po wszystkiemu. Boją się. Tak nie chcą króla, tak nie chcą dogłatów z pośredniczki, z podkupicielki. Dzieci, bo wtedy łamie się ich teologia ruiny Kościoła. Ustanowiłem mój Kościół z miłości, tak jak z miłości stworzyłem całą ludzkość. Tak jak ludzkość okazała mi swoje nieposłuszeństwo i pychę, szukając własnej, lepszej drogi, tak samo uczynił Kościół Święty, a raczej przywódcy, którym dałem pieczęć nad świętym prawem. Ustawy większością na soborze przegłosowywali. Perfekcyjnie ukartowany mechanizm modernistyczno-masońsko-liberalny, który zarzucał ojców soboru cały czas ulotkami, dokumentami i przejęcie władzy dowodzenia, złamanie procedur wszystkich prawnych. Sobór jest nieważny, są połamane wszystkie procedury przy starcie. I utworzenie nowych mechanizmów, żeby ich optyka weszła. Kiedyś przyjdzie papież i ogłosi, Soboru Watykańskiego II nie było. On nie zaistniał ze względu na połamania prawne od samego startu. To była czysta polityka, to co widzicie w polityce. Żeby przelansować daną optykę, trzeba zyskać władzę, mieć większość. To się zmienia zgodnie z ustawy, ale ustawy pod swoje decyzje, żeby zablokować wszystko. Wiecie jak u nas teraz PiS przejął władzę? Wiecie jak wszystko czyszczą? Tamci się ani nie odbudują za kilkanaście lat. Każdy system pyk po kolei. I wprowadzają niemożebną ilość przepisów. Co chwilę dyskusja, nowe przepisy. Po co? Że jak następni chcą to obalić, muszą znowu mieć grupę prawników,
i tych ustaw, że wiecie, do odwoływania, to im kadencja zajmie czas odwoływania. Dlatego oni są tak płodni. To coś jest z muchy, która znosi milion jaj po to, by jej nie wytępić. Rozumiecie? Stworzyli system, który ma w ustach papier. I tylko papierem może go zatrzymywać. Rozumiecie? Póki jeszcze nie zmienią czegoś. Taki mechanizm uczyniono podczas obrad soboru. To samo uczynił Kościół. Mówi Bóg Ojciec, raczej jego przywódcy, którym dałem pieczęć nad jego świętym prawem. Amerykańskie objawienia, które Kościół skasował w latach 70. wymieniały, że Kościołem rządzi trzech antychrystów. Kardynał Willott, kardynał Cazaroli, arcybiskup Bonini później. Imiennie wymieniane potwory, które rozkładały Kościół wewnątrz. Bóg Ojciec mówi dalej, prawo Kościoła jest teraz wymierzone przeciwko mnie. Bo tak się stworzy ustaw. Ja wam to kiedyś pokazywałem i zanim doszło do komunii na rękę i na stojąco, najpierw byli zatroskani. Jakby padało i było błoto, można przyjąć komunię na stojąco. Ale do ust, rozumiecie? Jakby ktoś był starty, zatroskanie, starszy, nie do, to kapłan, który komunii udziela, nie widzi, że dziadek nie dał na stojąco dzieci. To nas za debiny mieli? Tak się prawo dzieci ustawia wszystko. A później 2002 rok jedzie arcybiskup Pieronek kilku do Rzymu i mówią, Ojcze Święty, życzeniem narodu polskiego jest, aby Komunia Święta, daj zgodę, była udzielana na rękę i na stojąco. To również wydaje. Dykasteria na powołanie papieża nawet o tym mógł nie słyszeć. To tak jak podczas pielgrzymki jednej parafii z Lublina, Ojciec Święty pyta się pielgrzymów, pani Basia jest, Jan Paweł II, jak się miewa wasz arcybiskup Pylak, jak tam rządzę diecezją? Ojcze Święty, ale od miesiąca diecezją rządzi biskup Życiński, papież, zamarł trup. Ojcze Święty, ale od miesiąca tą diecezją już rządzi arcybiskup Życiński. Rozumiecie całe te mechanizmy? Co to jest podłożyć dokument? Dawałem wam kazus kardynała Lemana. Nasz człowiek pół roku przed konsekracją widział, jak kardynał Leman zamawiał u krawca w Rzymie purpurową kardynalską sutannę. Przychodzi miód grudniowy, styczniowy, nie ma kardynała Lemana. W nominacji za miesiąc jest donominowanie. Kto podsunął dokument i kto jakie wziął pieniądze? Dzieci, kiwajcie głowami. Jakbyście byli szczęśliwi, że wy kiwacie tak, ja rozumiem, że nie do pojęcia wydało, że pani Kasiu, dzieci, paść krowy, uciec z tego piekła, które zgotowano Kościołowi. Ta wiedza, którą miałem już 10 lat temu, była przyczyną, że chciałem uciec z tego płonącego okrętu, gdzie dowódcy mają jeden cel. Zatopić. Rozumiecie? Zatopić. Dlatego dzisiaj prawo kościelne jest wymierzone przeciwko mnie samemu. Przyglądam sobie prawo kanoniczne pod kątem Komunii Świętej. I tak ustawione, że wychwalają do tak traktaty wszystko, ale za chwilę, jak nie ma, można dać świeckiemu. Nawet nie musi przygotowany być. Dzieci, drama. Rozumiecie? Kto takie prawa ustawia?
że ci wszystko, ci wywrotowcy tak ustawili prawo, to wam dopiero pokażę, jak będę omawiał konstytucję liturgiczną. Pewne paragrafy, żebyście wiedzieli, jak jest ustawione, że jest furtka. I ci, co zdobędą władzę, wchodzą i tworzą prawo. Praw liturgicznych po soborze, dekresów było wydanych ponad 300, kapujecie? Ponad 300. Średnia była po kilka, nie do opanowania, kapujecie? Teraz już nie słucham komunikatu episkopatu, ale przedtem wam mówiłem, dzieci. Nie było komunikatu episkopatu, że episkopa zajmował się sprawami liturgii. Tą szałem, to tym, bez przerwy. Dzieci wszystko przygotowali. Nowy mszał nasi. Nowe wydanie czytań, zmienione wszystko. Nowy śpiewnik, przerobione pieśni, których poumieszczali pieśni protestanckie. To jest na święcie to. Dlatego jak zobaczyłem, co wydali im, bo i byłem ich dużym odbiorcą, bo kilkaset, albo ponad 2000 rozkładzie tych śpiewników. Więc o nie, my zaczniemy wydawać własny śpiewnik. Ja na was robił już nie będę. Jak zobaczyłem bukwę, jak to pięknie nazwali, ubogaciliśmy je chrześcijańskimi również pieśniami. Prawo Kościoła jest teraz wymierzone przeciwko mnie samemu. Nie chciałem tego mówić, aby oszczędzić wam cierpień, dzieci, abyście nie znosili wszystkiego w jednym czasie i potrafili wytrwać dłużej. Ale dłużej, mówi Bóg, milczeć i mowę. Mając tą wiedzę udokumentowaną na papierze, moi drodzy, podjąłem decyzję powstania ruchu liturgicznego, utworzenia uczelni wyższej, Akademia Prywatnych Objawień w ramach niej jeden z kierunków, seminarium duchowne i budowa pomnika ocalenia. Bo jak przeżyjemy i wielu zobaczy oczyma naszymi, to co my widzimy, to bardzo łatwo pójdzie budowa pomnika ocalenia. To jest wariant najbardziej pokojowy. A wymieniłem wam 5 wariantów katastroficznych, które nam grożą. Jeśli nie wybierzemy optyki nawrócenia. Amen. Moi drodzy, te kazania są bolesne i dla was, i dla mnie. Nawet nie planowałem tak mówić, ale przed iściem na ostatnie rekolekcje w orędzie przygotuj się dobrze do kazań. Miałem 7 dni. Teraz jeszcze jest pani Agnieszka, więc będzie tylko tyle, a brakujące elementy i będę to jeszcze poszerzał.